W tym wideo powiem Ci, jak podejść do biznesu online i do używania narzędzi, żeby się za szybko nie zniechęcić, jakie jeszcze w najbliższych lekcjach będą techniczne ustawienia. Pokażę różnicę w używaniu narzędzi na samym początku, kiedy jest dużo ustawień, a później, kiedy już to wszystko jest dobrze ustawione, jak to się używa. No i zapoznam Cię, co jeszcze w najbliższych lekcjach będziemy ustawiać. W tej serii wideo pokazuję, jak używać narzędzi GetResponse do budowania listy mailingowej i do automatyzowania pracy online. Lista mailingowa pomoże Ci osiągać lepsze rezultaty, lepszą sprzedaż, lepszy i wygodny zasięg, lepszą rozpoznawalność, lepszy wizerunek, zdobywać więcej zaufania Twoich odbiorców oraz pozwala automatyzować pracę online tak, aby były efekty, nawet gdy nie macie przed komputerem. Dzisiaj dzień 7, pierwsze ustawienia GetResponse, adresy e-mail, domeny, uwierzytelnienie, RODO, info wstępne. Cały kurs dostępny jest na stronie getresponseklientzinternetu.pl w zakładce 30 dni krok po kroku, kliknij w link pod filmem. Cześć! W tej lekcji chciałam powiedzieć Ci, przeprowadzić Cię tak orientacyjnie, nie będziemy tu dzisiaj technicznie opowiadać, co dokładnie, jak się robi, bo to będzie jeszcze w kolejnych lekcjach, kilku różnych. Natomiast, żeby dać Ci takie ogólne zrozumienie, co jeszcze tutaj w GetResponse trzeba zrobić z takich rzeczy jakby jednorazowo, które mogą wymagać na początku trochę więcej czasu, zaangażowania, ale gdy to zrobisz, to potem szybciej idzie Ci praca i używanie tych narzędzi. Dlatego też jest często tak, że osoby początkujące w biznesie online, które zaczynają używać różnych narzędzi, na przykład GetResponse, ale nie tylko, bo na przykład, nie wiem, WordPressa sobie zainstalują, czy jakieś inne narzędzia, to wiadomo, że na początku, po pierwsze, nie dość, że nie umieją tych narzędzi, dopiero się ich uczą, więc to wszystko trwa dłużej. Po drugie, na samym początku te narzędzia wszystkie trzeba poustawiać, trzeba je skonfigurować. To jest dość czasochłonne, to jest, jeżeli ktoś Cię jeszcze prowadzi za rękę, tak jak tutaj teraz, no to masz po kolei powiedziane, co musisz zrobić, nie musisz samodzielnie do tego dochodzić, ani tego szukać. A też jest duża część ludzi, którzy nie wiedzą tego i długo im to zajmuje, bo nie mają właśnie krok po kroku, co trzeba zrobić, tylko sami metodą prób i błędów odkrywają, że jeszcze to, a jeszcze tamto i ten cały proces się wydłuża. W związku z tym to po prostu zniechęca wielu ludzi i no nie wytrzymują tego początkowego okresu, który jest zawsze najtrudniejszy. Ja to zawsze porównuję do tego, jak samolot rusza, tak? Jak leciałaś kiedyś samolotem albo widziałaś start, to wiesz, że najpierw jak już ludzie wejdą do tego samolotu, już zaczynają się odpalać te silniki, to jeszcze zanim on wzniesie się w powietrze, to po prostu musi wyjechać na odpowiedni tor, na odpowiedni ten pas. Czasem to trwa nawet 10-15 minut, zanim on się ustawi. Te silniki już się rozgrzewają, on już pobiera bardzo dużo tutaj mocy, jeszcze się nie wzbił, ale bardzo dużo mocy pobiera, żeby w ogóle to się rozpędziło wszystko. W końcu się rozpędza, wtedy jest największe spalanie paliwa, w tym momencie najwięcej spala, bo gdy leci, to już nie spala tyle paliwa, już tam już dużą rolę spełnia powietrze i już silniki chodzą na mniejszych obrotach. I właśnie to jest to, do czego ja zmierzam, to porównanie, że na początku, gdy zaczynasz używać na przykład takich narzędzi, dobrze jest mieć właśnie jakieś prowadzenie, żeby po pierwsze ten proces przeszedł szybciej i po drugie trzeba mieć taki zapas do siebie takiego zrozumienia, że pewne rzeczy będą dla Ciebie nowe, taki zapas po prostu tolerancji dla siebie, że nie wszystko tu możesz rozumieć na początku, a szczególnie te rzeczy, które są mega techniczne i się ustawia jeden raz, nie musisz tego rozumieć. Ważne, żeby ktoś Ci pokazał, jak to ustawić. Trzeba po prostu na początku mieć taki zapas, po prostu tą świadomość, że to jest ten start, który po prostu wymaga najwięcej Twojego zaangażowania, ale potem jak już wystartujesz, jak już ten samolot się wzbije w powietrze, już osiągnie odpowiednią wysokość, to on już wtedy właśnie może wyłączyć silniki, na niektóre zmniejszyć ich moc, spalanie paliwa jest mniejsze,
unosi się już na powietrzu i nawet piloci mogą włączyć autopilota, już nie muszą po prostu trzymać tych sterów, tylko tyle, żeby to kontrolować, co się dzieje, tak? I dokładnie tak samo z tym biznesem. Także teraz chciałam Ci powiedzieć, co jeszcze przed Tobą, żebyś nabrała teraz tchu, bo tydzień się właśnie kończy i jeszcze będzie trochę rzeczy technicznych do zrobienia i żebyś wiedziała, że to wszystko ma swój koniec i że zmierzasz, że jesteś właściwie już ponad połowę drogi do tego, żeby te narzędzia dla Ciebie zaczęły pracować, czyli żeby je ustawić, żeby pewne rzeczy po prostu już działały, żeby nie musieć tego potem wracać do tych rzeczy i robić znowu i znowu, tak? Więc i żeby przede wszystkim, żeby to już wszystko było poustawiane. Więc dużo rzeczy masz już zrobione, ale jeszcze część przed Tobą. Więc to, co trzeba będzie jeszcze zrobić, to tutaj wchodzimy do zarządzania kontem i dodasz sobie adres e-mail. Tutaj będziemy, to Ci oczywiście pokażę. Dzisiaj w tej lekcji nie pokazuję nic technicznie. Tutaj będzie trzeba dodać adres e-mail, który masz stworzony na swojej domenie i trzeba będzie go uwierzytelnić, więc będziemy to uwierzytelniać teraz, taki adres e-mail. To, co trzeba będzie jeszcze zrobić, to tutaj pola zgody. Trzeba dodać pola zgody, to są do polityki prywatności, więc pokażę Ci, jak to po prostu zrobić. I to są takie najważniejsze rzeczy, które tutaj trzeba zrobić. Dobrze by było, żebyś sobie ustawiła też weryfikację dwuetapową, to jest ważne, ja mam taką ustawioną, no bo jednak jakby nie było, tu są Twoje dane takie no, bardzo techniczne, szczegółowe, to są adresy e-mail, które zbierasz i o to trzeba zadbać. Zmień sobie hasło, jeżeli masz słabe, na jakieś silne. No i tutaj jest takie właśnie Twoje zarządzanie kontem. Na samym początku też jeszcze jakieś takich czasochłonnych rzeczy to będzie formularz do zrobienia. Ja już tych formularzy mam tutaj wiele i mnie tworzenie formularza to jest teraz z opcji tutaj duplikuj. Tak, ja nie muszę już tworzyć tych formularzy od początku, bo ja już je mam. Ja sobie tylko wybieram, który chcę, czyli tak tutaj wizualnie one są, tak? Wizualnie są pokazane, jak który chcę. Na przykład chcę taki ze strzałką, to teraz robię tylko duplikuj i on już jest. Tam zmieniam dwie rzeczy i już jest. Więc, ale ty na początku tego nie masz, więc to będzie taka rzecz na początku, która też będzie od ciebie wymagać więcej zaangażowania niż później, tak? Później już się bardzo prosto tego używa. Ale na początku będzie trzeba to stworzyć. I no, wiadomo, za pierwszym razem będzie ci może trudniej niż później. Z takich jeszcze też trudniejszych, czasochłonnych na początku rzeczy to będzie właśnie zrobienie landing page, ponieważ ja też na zasadzie tak samo podobnie jak formularz, landing page można zrobić duplikuj, więc potem jak już stworzysz sobie pewne szablony tych landing page, nawet już jedną jak będziesz mieć zrobioną taką stronę, to już potem kolejne możesz robić przez duplikuj i tylko na przykład zmienisz sobie nagłówek, zmienisz sobie jakieś zdjęcie, zmienisz sobie, czy zamiast zdjęcia dodasz wideo, to już jest potem bardzo prosto, bardzo szybkie takie poprawki można robić i na podstawie jakby z duplikacji z jednego takiego landinga możesz sobie stworzyć wiele innych i nie musisz ich od początku robić. No ale ten pierwszy trzeba zrobić od początku, tak? Bo nie masz jeszcze i musisz go zrobić. Więc on będzie za pierwszym razem najwięcej też energii Twojej zabierał. Więc to jest ten czas, kiedy się wznosisz w powietrze, tak? Kiedy dopiero musisz te silniki na pełną parę, po prostu wszystko musi tutaj mocno działać, żeby się wznieść w powietrze. Później, gdy już właśnie to wszystko masz skonfigurowane, to jest bardzo prosto tego wszystkiego używać. Ale no właśnie przetrwają tutaj te osoby, które sobie to wszystko poustawiają na początku, czyli wykażą się zaangażowaniem, wykażą się tą cierpliwością i zrobią to, co trzeba, żeby później mieć prosto i łatwo, tak? Więc to są takie rzeczy, które trzeba będzie ustawić jeszcze i przez które Cię przeprowadzę. Kolejna rzecz to też będzie tworzenie e-mail, wiadomości e-mail, w e-mail marketing lub też w autoresponderze. Czym to się różni, to nie będę teraz tego tłumaczyć, przyjdzie na to czas, ale to, co chciałam Tobie pokazać, właśnie widzisz, wiadomości e-mail też mają coś takiego jak użyj ponownie, to jest akurat to jest to samo co duplikuj, tak? Czyli wystarczy, że jedną sobie taką wiadomość stworzysz
i potem możesz użyj ponownie zrobić i tylko zmieniasz jej treść. I ja tak cały czas robię i to jest bardzo wtedy szybko, no ale tą pierwszą trzeba będzie znowu stworzyć, tak? Trzeba będzie przejść przez ten proces jakby od początku, stworzyć to od początku. W tej wiadomości są takie różne rzeczy, ja tobie teraz pokażę, jak to wygląda. Możesz sobie potworzyć różne takie rzeczy, które potem możesz właśnie wykorzystywać w wielu różnych wiadomościach. Jesteśmy teraz w edycji wiadomości i na przykład tutaj mam takie cytaty, grafiki. Ja teraz mogę to sobie dodać, zapisać, na przykład jako, zapisuję sobie ten element jako screen opinię Iza i Renata, zapisz. I widzisz, już teraz mam to dodane tutaj w moich elementach. Mogę to używać w każdej innej wiadomości w prosty sposób. Już nie muszę szukać gdzieś tam na dysku u siebie, gdzie ten screen był i tak dalej, tylko szybko to mogę dodać. Więc to są takie rzeczy, które właśnie pokażę tobie, które później usprawniają pracę. Czyli jeszcze teraz, przez powiedzmy ten kolejny tydzień, to będą takie elementy, które będą wymagały od ciebie takiego większego zaangażowania, żeby to zrobić, ustawić, żeby to po prostu też przejść w praktyce i zobaczyć, gdzie to się wszystko ustawia, tak? Żeby po prostu się tego nauczyć i potem możesz tego używać właśnie już jako duplikuj, kopiuj i jest to dużo prostsze. Więc te elementy będziemy sobie w przyszłym tygodniu omawiać i mam nadzieję, że spodoba Ci się to wszystko, także zaopatrz się teraz przez kolejny tydzień, na kolejny tydzień zaopatrz się w swoją energię, miej świadomość tego, że pewne rzeczy trzeba po prostu na początku poustawiać po to, żeby potem łatwo i szybko używać tych narzędzi. Jeżeli to na tyle dzisiaj w tej lekcji, pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam za Ciebie kciuki, do usłyszenia w kolejnej lekcji. Więcej leadów, więcej konwersji, więcej sprzedaży. Nazywam się Joanna Sitarz i pokazuję, jak używać GetResponse w biznesie online, aby odzyskać czas i zwiększyć efektywność oraz wygodę pracy. It's not a game, it's a rich thing.